wręcz nawet gdzieś zderzenie różnych technik. Ta potężna moc parowozu i ta lekkość drona, który właśnie unosi się nad parowozami, filmując za pomocą miniaturowej kamery. Jak się to wszystko zmienia. Proszę Państwa, minuty dalej. I tak naprawdę część z nich może być tylko nadal w użytkowaniu dzięki tym, którzy te parowozy kochają. Jest między innymi z nami dzisiaj Mirek Szymański, który przez 5 lat był prezesem